Przed nami ostatni kierunek w Iłowie, czyli technik handlowiec. Od dawna bowiem wiadomo, że najważniejsze to tanio kupić i drogo sprzedać. Mogę być winny grosik? Tak. Technik handlowiec organizuje pracę w sklepie, tak, prowadzi działalność handlową, prowadzi działalność reklamową, działalność marketingową, a przede wszystkim uczy do tego, czy przygotowuje do tego, aby prowadzić w przyszłości własną działalność gospodarczą. Robiliśmy różnego rodzaju dokumenty, takie jak faktury sprzedaży, faktury VAT, faktury korygujące, które w każdych firmach występują. Handlowiec to nie tylko praca w sklepie. Handlowiec to jest pojęcie bardzo ogólne, tak? I w marketingu, i w reklamie, i również, tak jak powiedziałam, na stanowiskach kierowniczych, ale mają również takie zaczątki do tego, aby na przykład prowadzić własne biura rachunkowe. Pracujemy tutaj na programach takich specjalistycznych jak subjekt, rachmistrz, rewizor. Programy te obsługują magazyn, sprzedaż, płace, księgowość. W większości firm są one używane, dlatego później w pracy nie będzie problemu z obsługą komputera. Warto również też wspomnieć, że zdawalność kwalifikacji w naszym zawodzie jako technik handlowiec uzyskała niemal 100%. Dzięki wiedzy i zaangażowaniu naszych nauczycieli zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i w bardzo dobrych warunkach. Patrząc na nasz rynek lokalny, jest duże zapotrzebowanie, bo tych jednostek handlowych i tych przedsiębiorstw pojawia się na naszym rynku coraz więcej, tak? Także nie tylko tutaj jako pracownicy jednostek handlowych, ale również w tych przedsiębiorstwach naszych lokalnych, jako na przykład specjaliści od sprzedaży czy od marketingu.